Śmierć Ojca Świętego Benedykta XVI napełniła mnie także takim bólem, smutkiem. Byłem u niego ostatni raz 13 listopada, przyjeżdżając, aby odznaczyć 30. rocznicę podpisania relacji między Stolicą Apostolską a Ukrainą. Miałem wtedy możliwość być u Ojca Świętego, najpierw na takiej prywatnej, długiej rozmowie, a potem byłem zaproszony na wspólną kolację razem z sekretarzem, razem z paniami, które posługują Ojcu Świętemu. I wtedy po skończonej kolacji powiedziałem do pań Memores, że widzę Ojca Świętego w bardzo dobrej sytuacji. Lepiej wygląda niż rok temu w listopadzie. One odpowiedziały mi, że wiele osób im o tym mówi. I teraz dowiedziałem się, że jednak stan jest poważny. Zadzwonił mi ksiądz arcybiskup Georg. Modliłem się, aby Pan Bóg zabrał sobie Ojca Świętego Benedykta w najlepszym czasie dla niego. I dzisiaj modlimy się, by został włączony w grono świętych papież, bo był to z pewnością, jestem o tym przekonany, święty człowiek. Poznałem go wcześniej jako kardynała, który często przychodził do Ojca Świętego, można powiedzieć w każdy piątek, na taką oficjalną audiencję jako prefekt doktryny wiary. Kiedy wprowadzałem go do Ojca Świętego, zawsze był to człowiek taki bardzo skromny, pogodny, bardzo subtelny. Zawsze nawiązał kontakt, był zainteresowany takim moją codzienną posługą, życiem. I potem to samo mogłem odczuwać, kiedy byłem jego drugim osobistym sekretarzem przez 2 lata. Następnie Ojciec Święty Benedykt XVI mianował mnie arcybiskupem lwowskim, konsekrował mnie w Bazylice Świętego Piotra 29 września 2007 roku. I podczas tutaj mojej posługi, kiedy byłem w Rzymie, zawsze zapraszał mnie do siebie na spotkanie, na kolację czy obiad. Był zawsze żywo zainteresowany moją posługą, moimi problemami, moimi osiągnięciami. Także podczas ostatniego spotkania bardzo był żywo zainteresowany, jak wygląda sytuacja w Ukrainie w dobie toczącej się wojny. Mówił, że codziennie pamięta o nas w modlitwie, że troszczy się o to, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Ale wiem, że Pan Jezus jako głowę Piotra naszych czasów wynagrodzi mu tą jego ofiarną, taką odpowiedzialną posługę, służbę Kościołowi Chrystusowi i przyjmie go do grona świętych i papieży. Po 10 latach pracy u boku świętego Jana Pawła II miałem to także szczęście, aby być następnie drugim sekretarzem u boku Ojca Świętego Benedykta XVI. I chcę powiedzieć, że to było dla mnie także nowe, piękne doświadczenie. Wcześniej mogłem już poznać księdza kardynała Ratzingera, który przychodził jako prefekt doktryny wiary do Ojca Świętego każdego piątku na audiencję. Zawsze był to człowiek bardzo skromny, ale człowiek bardzo delikatny, wrażliwy, pełen kultury. Można powiedzieć, że i wielki teolog, bo Ojciec Święty Jan Paweł II często mówił, że jeśli chodzi o doktrynę wiary, to mogę spać spokojnie, bo tam mam księdza kardynała Ratzingera. I kiedy byłem u Ojca Świętego Benedykta XVI, często pytał się mnie, jak wyglądało tutaj życie w tym domu, w apartamentach z Janem Pawłem II. Pamiętam, kiedyś byliśmy na tarasie i kiedy spacerowaliśmy, zatrzymaliśmy się przy kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej. Ojciec Święty zatrzymał się na chwilę i mówi: musimy tutaj wymienić różaniec Matce Bożej, bo już jest spłowiały od słońca, a za chwilę ja chciałbym także ukoronować tę figurę, w ten sposób wyrazić wdzięczność Matce Bożej, że uratowała życie mojego poprzednika. Ojciec Święty był takim człowiekiem też głębokiej wiary, bardzo odpowiedzialny. Z każdego dnia wiele czasu spędzał w kaplicy,
tak rzetelnie przygotowywał swoje homilie, swoje wystąpienia. Z taką wielką odpowiedzialnością przeżywał każde spotkanie, wszystkie audiencje. Ale jednocześnie na takich kontaktach codziennych był bardzo właśnie taki delikatny, wrażliwy. Chciał zawsze nawiązać bliski kontakt. I pamiętam, że kiedy byłem u Ojca Świętego, zawsze w czerwcu, kiedy były już czereśnie, Ojciec Święty widział, że ja bardzo, że te czereśnie mi smakują. I później, kiedy już przyjechałem na Ukrainę, to pamiętam, kiedyś raz mi podał, a potem nieraz w listach pisał, że no bardzo nam przykro, księże arcybiskupie, mamy teraz czereśnie, ale nie mamy możliwości je i przekazać. Był to taki piękny gest też pamięci Ojca Świętego w takich nawet drobnych szczegółach. Ale zawsze interesował się moją posługą, moją pracą tutaj w Ukrainie. Kiedy przyjeżdżałem do Watykanu, zawsze spotykał się ze mną, zapraszał na obiad i zapewniał o swojej pamięci. A w sposób szczególny właśnie podczas ostatniego pobytu 13 listopada tego roku z okazji 30. rocznicy podpisania relacji Ukraina Watykan, spotkałem się z Ojcem Świętym i był żywo zainteresowany i współczuł nam i całej Ukrainie tej trudnej sytuacji trwającej wojny. I chciałbym, i mam nadzieję, że także na pogrzebie Ojca Świętego Benedykta XVI pojawią się plakaty z napisem Subito Santo, święty natychmiast, tak jak było na pogrzebie Jana Pawła II, bo to faktycznie święty człowiek. Mogłem się o tym przekonać, widząc go, patrząc, obserwując każdego dnia. I ja myślę, że to jako pierwszy i w Ukrainie jako pierwszy jest jedyny na razie witraż już z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który stoi obok świętego Jana Pawła II jeszcze bez aureoli.